że sukces Sierpnia i Solidarność przypisali sobie ci nasi przeciwnicy. My musimy spisać naszą historię. Film, Niemiec robi film, strajk, tytuł strajk, najpierw to była zapomniana bohaterka Anna Walentynowicz. Straszne rzeczy, ten etap, jaka to podróż, jaka to jest socjotechnika bolszewicka. Strajkuje się tej biografii Anny Walentynowicz, ale obraża się nas jako naród. Profanuje się strajk, by to byli pijacy, że głód to byli jedzenie stocznej, że opowinna się tylko o kawałki obwasy większe. Natomiast przemiany w Europie nastąpiły po upadku muru berlińskiego. Ty znowuż Niemcy są zwycięską, występują. A niby to moja biografia, ja nie mogę wystąpić w obronie narodu, bo ja nie mam wolna dla narodu, bo ja nie mam legitymacji, jestem osobą prywatną. A ktoś nie może mnie wesprzeć, bo to tylko twoja biografia, to jest twój film. A jak jest zapisana ta historia? Skąd się wziął, jeżeli to jest tylko moja biografia, to dlaczego Willy Brandt klęczy w mojej biografii? Willy Brandt, ja nigdy w życiu z nim nie rozmawiałam, ale on pokornie klęczy pod bramą getta warszawskiego. Taki skruszony. Przed czym, za co, o co tutaj chodzi? Więc pokazują, w ten sposób przypisują nasze zwycięstwo, przypisują sobie. I dlatego, że my jeszcze żyjemy w naszym zadaniu, do tej pory nie ma opracowania wydarzeń sierpnia, powstania Solidarności, a różni ludzie, różni piszą, na przykład pisze Bujak z Duszek, przepraszam za Solidarność. O co to? Kogo przepraszam? W imieniu czyim to przepraszam? I swoją legitymację Związku Zawodowego Solidarność przekazuje ci szczekowi na aukcji. I co? I resztę sobie urąda z tego. Dlatego naszym zadaniem, tym światłem, który my wskazujemy, i współtwórców, jest dla nas obowiązkowo spisać historię. I Bóg że może być spisana. I zainteresuje się, że spisać. Nie wolno zamurować akta, jak powiedział biskup Kosłowski, zamurować akta IPN-u. No i tak najlepiej puścić wszystkich tych, którzy dowolnie dali, szerbowali swoim kłamstwem, swoją podłością. Tutaj ksiądz czyta, przeuroczy, przezacny kapłan Hilary Jastak. To jest taki niekoronowany król Kaszub zawodu. Tutaj ksiądz się dowie, jak on wyniósł tam siłę, jak on wniósł ducha. On udzielił rozgrzeszenia warunkowego dla wszystkich w czasie mszy świętej. Bóg sobie jak na wojnę. Nie wiedzieliśmy, czym się to kończy. I powiedział, udzielam rozgrzeszenia wszystkim warunek. Pójdź do spowiedzi w dogodnym czasie. Ale dzisiaj możecie wszyscy wystąpić do komunii. Poniósł konsekwencje za to. Też był spychany na margines. Bo jak to on udziela rozgrzeszenia, to nie mógł pojechać z nami do Watykanu. I co zrobili? Andrzej Gwiazda rezygnował, ojciec święty zaprosił nas, sygnatariuszy porozumień sierpniowych, zaprosił do siebie, do Watykanu, za pośrednictwem księdza prymasa, dostarczył nam zaproszenie, to pan Kupułowicz, on już nie żyje. I Andrzej Gwiazda rezygnuje z wyjazdu na rzecz księdza Jastaka, żeby ksiądz Jastak pojechał. I dowiaduje się od księdza Jankowskiego, który mówi, ksiądz Jastak nie pojedzie, bo naraził się nie tylko władzy świeckiej. Ale ja myślę, on tak sobie powiedział. Nie pojechał jednak ksiądz Jastak. My wracamy, i Andrzej Gwiazda też nie pojechał. Wracamy z Watykanu i ja do moich uszu dochodzi informacja. Ksiądz Jastak nie mógł pojechać, bo ten wojujący Andrzej Gwiazda, wojujący ateista nie pozwolił. I proszę, jak jest przedstawiony? To jest właśnie ta socjotechnika bolszewicka.